Nie nagrywał się dźwięk, bo te mikrofony takie są, k***a, że trzeba pamiętać o tym. Czy jesteśmy w stanie to rozczytać z moich ust, aż mi się gorąco zrobiło? Staram się nie wybierać produktów, które dominują w tłuszcze. Podejrzewam, że więcej niż 5 gramów sypnął, to mówił, że coś tam, jakieś chyba interwały robił na bieżni, aż nie czuł nóg. Po prostu jadłem do momentu, aż byłem przytkany. I właśnie tak to działa, to naprawdę jest magia. No. Uruchamiam też swoją tajną broń, czyli... Siemaneczko, witam wszystkich w mojej kuchni i kuchni owcy, jeżeli zaczął w mieszkanku. Ja niestety nie zacząłem w mieszkanku, bo no jak wiecie, batony proteinowe nasze się skończyły. Szukałem też w dwóch Lidlach, ale jednak nie znalazłem, bo chciałem też nagrać. Oczywiście, że takie dwa batony do kawki, do poczwórnego espresso latują, ale jest, niestety no jest opóźnienie po prostu na produkcji. Bardzo dobrze schodzą batony, bardzo fajnie, cieszymy się. Dobrze, wszystko jest w porządku. No ale niestety, taka sytuacja się wydarzyła i... Ale wkrótce wracają, z tego co się orientuję. Jest git. No, więc taki pierwszy posiłek, ale w sumie dobrze może, że tak wyszło. A jeszcze wspomnę, że nagrywałem około 10 minut czy 15, jak się tutaj fajnie produkowałem. No i okazało się, że jednak mikrofon się włącza, ale niestety właśnie rzadziej my nagrywamy, więc miałem prawo zapomnieć. No więc ciśnienie podskoczyło, ale lecimy z dubelkiem. I tak, co my tutaj mamy na śniadanko? Na śniadanko najczęściej jem około godziny 11-12 przed spotkaniami lub nagrywkami, żeby mieć tutaj siłę do rozkmin lub walki o śrubkę z owcą. No i tak zauważyłem, że ostatnio jak podjadłem, no to więcej tych śrubek i tak jakby sukcesów w rywalizacji do mnie trafia, więc bardzo fajnie, będę to kontynuował. Dlaczego ogólnie takie odbicie? Tak jakby od powiedzmy niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, tak jakby powiedzmy tego utrzymania niskiej wagi. Jakoś zaczęło się, już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale już bardzo długo jakby utrzymywałem 87-88 kg. Gdzieś mi to tam się spodobało, jak się przygotowywałem do walki. Później no też zauważyłem, że to też fajnie, pozytywnie się odbija na bieganiu, bo te czasy były lepsze, tętno dużo niższe przy coraz wyższym tempie, więc bardzo fajnie, ale też tak sobie teraz postanowiłem, że delikatnie odbiję, odbuduje się trochę siły, masy, no i bardzo fajnie ta siła wraca. Masa również, muszę chyba delikatnie zwolnić, bo już widziałem, że wczoraj późnym wieczorem tam 94,5 kg waga pokazała. No i co ja tutaj dzisiaj mam do zaprezentowania? Dużo zieleniny, tutaj jest szpinak, liść tam buraka, rukola, rozponka. Do tego figi suszone soft, czyli nie są tak na maksa ususzone, orzechy włoskie, daktyle, 200 g serka, piórko polane oczywiście keczupem naszym. Może być oczywiście też nie nasz, ale ogólnie polecam czymś polać, bo jednak jest to wysokobiałkowy ser niskotłuszczowy, on chyba ma 3 gramy fatu na 100, to jest bardzo nisko, więc taki, ja powiedzmy, jego smak nie będzie idealny, tak? Ale zajebisty ma makrosy, bardzo dużo wapnia, więc fajnie. I do tego 3 bułki bawarskie i tutaj mam 1558 kalorii, 105 białka, 40 tłuszczy, 192 glukozy. No i ogólnie staram się jeść 3 razy dziennie, śniadanie około godziny 16 przed treningiem, obiad i spora kolacja. Śniadanie jest spore, obiad mniejszy przed treningiem i kolacja też bardzo duża. Dzisiaj też fajną kolację sobie zrobimy. No i na pewno zauważyłem taką różnicę, że jak zjem obiad w firmie, zależy jeszcze jak nam się tutaj spotkania, nagrywki układają. No to jest tak pół godzinki, godzinka, headshot wlatuje. No u mnie to leci 5 gramów, tylko jest bardzo dużo, to uważajcie ogólnie, bo w 3 gramach headshota jest 200 mg kofeiny. Więc jak się sypnie 5, to jest takie prawie 2 energole naraz. Małym, tak jakby kubeczku się rozrobi, no to jest od razu taki strzał. Owcy się raz sypnęło chyba za dużo, bo sobie ważył na wadze. Ta waga różnie działa, więc podejrzewam, że więcej niż 5 gramów sypnął, to mówił, że coś tam, jakieś chyba interwały robił na bieżni i aż nie czuł nóg, że tak, coś takiego się wydarzyło. Więc z tym proszę uważać, naprawdę jest bardzo mocna kawa, bardzo mocno. Koniec. Jeszcze zapomniałem dodać, że jakie makroskładniki staram się utrzymać, no to staram się utrzymać tak, żeby tego białka było 200 co najmniej, węglowodany 400, chyba 500, tak najczęściej teraz, no i tłuszcze około
60 i tak max 80. No dobra, to tak by wyglądało śniadanko i przechodzimy zapewne do obiadu. Cześć, wykleci owca Łuka z tej strony. Dzień jedzenia, mój Robura. Padła propozycja, także nagrywamy śniadanie. Bułeczki z masłem orzechowym, z bananem, szczypta soli. Do tego są to często puddingi. Tutaj mam w jednym 20 gramów białka, czyli będzie 40. Tu z masła też trochę białka, ale niewiele. Kawka, jabłko. Może sobie jeszcze dorobię jedną partię bułeczek. Zobaczymy, czasami dorabiam, czasami nie. I aktualnie jestem, można powiedzieć, na takim utrzymaniu, bardziej z tendencją na, no jednak tą nadwyżkę kaloryczną, ale raczej to jest minimalne. Gdybym chciał śrubować formę, to już by od rana wlatywał wywar, czyli nocna owsianka, wtedy fajnie można oszukiwać mózgi, co za tym idzie żołądek, i zapychać go niewielką ilością kalorii. No tutaj jest aktualnie w mojej diecie dużo węgli. Też, żeby od razu odpowiedzieć na wasze pytania, bo często je otrzymuję, czy ile mam kalorii. Właśnie nie wiem, ile mam kalorii. Mam bazę, że jem na posiłek minimum 40 gramów białka, jem węglowodany podkorek i staram się nie wybierać produktów, które dominują w tłuszcze, bo i tak tych tłuszczów się zbiera. Nawet jak sobie trochę maznę tego masełka orzechowego, to i tak się ten tłuszcz pod koniec dnia w diecie uzbiera. O, właśnie Jabba wali kopę. Więc podejrzewam, że tego tłuszczu mam do 100 gramów dziennie. To też tak, bo dużo gadamy na kuchni na fatal. To nie jest tak, że aktualnie mam, powiedzmy, 30 gramów tłuszczu. No mam go myślę pod 100 gramów, ale jak na przykład 2 lata temu biegałem codziennie i właśnie przestawiłem się na wywary, wtedy pilnowałem mocno tej szamy, no to ważyłem z 2 kilo mniej i naprawdę ta forma już była taka, może jeszcze nie na zawody, bo zawsze by się dało bardziej, ale no byłem zaskoczony, jak łatwo mi się trzyma tak niski BF, po prostu biegając codziennie, jedząc podkorek, tylko nie jadłem podkorek w ten sposób, raczej unikałem takich ilości pieczywa. Bardziej każdy posiłek to właśnie była jakaś owsianka, jakieś owoce i warzywa, i totalnie nie patrzyłem na ilość, po prostu jadłem do momentu, aż byłem przytkany, ale no właśnie, te wybory były, można powiedzieć, że lepsze w tym kontekście odchudzania się. No to co, smacznego. Od śniadania trwają sparingi. Nie wiem, czy was coś koty interesują. Wiadomo, że jak my mamy teraz od 4 miesięcy koty, no to do pożygu może się je pokazuje, ale sobie z nimi ćwiczymy i to jest fajne. Właśnie Kaja zaproponowała, że jak będziemy wykazywali chęć, żeby posiadać koty, to trzeba 2 koniecznie mieć, no bo nas nie ma cały dzień w domu, a one aż tak tego nie odczuwają, bo właśnie mają siebie. No i jak nas nie ma, to sparują. Te bułki, tu ma się realnie, bo tam może wlecieć jakiś posiłek Kai, co mi ładnie przygotuje, ale to jest codzienność, nie? Grahamka jednodniowa z żabki, nie jakieś premium. Często się tak jak kupuję, po prostu, nie wiem, późno wracamy, przed 23. Już tylko żabka jest otwarta, ale dobre jest to pieczywo, tylko to nie jest, nie wiecie. O, kaweczka, uwielbiam przypijać. Jak nie próbowaliście nigdy, weźcie sobie kęsa pieczywka. O! I uwielbiam to robić w każdym posiłku, nie wiem, od małego tak mam, że uwielbiam to robić. Jeszcze chciałem coś powiedzieć. Ilość masła orzechowego pewnie będzie widać, nie? Że zobaczcie, to nie jest jak w reklamie Nutelli, wiecie. Zmień trochę kąt, nóż, bo widać. O, teraz. Tylko to jest tyle, że ja i tak czuję to masło orzechowe. No i uważam, że i tak mam doznania z masła orzechowego, a no nie tracę na nie kalorii, których nie potrzebuję. Wolę zjeść więcej węglowodanów, po prostu, bo one bardziej mi służą w specyfice treningu, którą wykonuję, czyli w treningu siłowym i w treningu biegowym. Jak utniecie tłuszcz na redukcji i zamienicie po prostu ten tłuszcz na węglowodany, 1 gram tłuszczu 9 kilokalorii, 1 gram węglowodanów 4 kilokalorii, po prostu przy tej samej kaloryce jesteście w stanie zmieścić więcej paliwa. No i zrobicie większą objętość na siłowni, zrobicie lepszy bieg,
konsekwencji możecie spalić jeszcze więcej kalorii na przykład. Rozumiecie? I właśnie tak to działa. To naprawdę jest magia. No. Zobaczymy. Może będzie coś takiego w niedalekiej przyszłości, że przytrzymam sobie, nie wiem, poniżej 50 gramów fatu. Dobra, to tyle. Drugi posiłek, jednak wyszło, że to nie jest przedtreningowy lekki posiłek, tylko potreningowy lekki posiłek. Też będzie sporo węgli. Paczka wafli paprykowych, do tego katarzynki, bardzo fajne, smaczne pierniki. Do tego będą dwie miarki białka, żeby właśnie nie obciążyć brzucha, bo kolacja będzie solidna. Lubię właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, przy śniadaniu duże śniadanie. Tu taki około treningowy posiłek przed lub po, żeby był lżejszy, dużo węgli, trochę też prostych węgli więcej na pewno jest. Do tego właśnie sałateczka. Co, przechodzimy do kolacji. Witam wszystkich. Drugi posiłek dzisiaj. Wyjątkowo po treningu. Bardzo rzadko się zdarza, że ten posiłek po treningu dzisiaj akurat wcześniej skończyliśmy. Także dzisiaj było 2 godziny bazy. Dłuższy bieg, było trochę więcej czasu, więc skorzystałem. No i co? Idzie na łatwiznę. Health WK. Salad Story. I tak, tutaj mamy pitę Seitan Wrap. Seitan to jest takie wegańskie źródło białka, jest zaskakujące dobre. Odkryłem je jakoś rok temu. Oni też mieli sezonowo Seitana. Wrócił na jesień ponownie. Fajny wrap. I do tego mam sałatkę. To jest sałatka kurczak jesień. I ten sos żurawinowy jest bardzo dobry. Polecam. Dużo kurczaka nawet. Do tego jeszcze sobie dorzucę wafle jako źródło węglowodanów. Oraz ten sam smak, kofeiny brak. Pepsi, goodbye. Zero kafeina. Nie przeholuję się teraz kofeiny. Ten posiłek będzie kosztować około 100 zł z dowozem. No i jest to cena za posiłek, na którą bym się nie zdecydował jeszcze kilka lat temu. Aktualnie wolę zapłacić te 100 zł i zyskać czas. Jest co robić, a jak już się porobi, to nawet wolę spędzić więcej czasu z Kają czy z kotami, jak już wrócę, niż stać i rzeźbić taką sałatkę albo takiego wrapa. Po pierwsze, nie wyrzeźbię sam tak dobrego wrapa, a po drugie, no nie mam z tego fanu. Nie mam fanu z siedzenia w kuchni, powiem wam. Nigdy nie miałem, ale lubię fajnie zjeść i doceniam, jak ktoś fajnego coś przyrządzi. W szczególności, jak mi Kaja robi czasami swoje przepisy. Siemanko, właśnie. O wilku mowa. O, Kaja mi, widzę, kupiła beef jerky, też czasami jem. Też cena jest czasami niezła, także za często tego nie jem, ale jak jesteśmy w trasie, to się skuszę. No, także chyba nie wychodzi tak źle ten dzień jedzenia, że nie pokazujemy tylko naszych produktów, bo mógłbym tutaj dać teraz naszego batona, którego jem regularnie, ale nie jest tak, że no dobra, jak wychodzi baton, no to jemy po 2 batony dziennie, nie? Ale powiedzmy, że jak już zrobimy te pierwsze tygodnie na 2 batonach dziennie, no to potem on już jest, powiedzmy, raz dziennie albo co drugi dzień. Ja z perspektywy osoby, która nie je mięsa i jajek na co dzień, mogę powiedzieć, że baton to jest moja najwygodniejsza opcja do nabijania białka wasz. Serio, na niczym tak nie nabijałam białka i nie pilnowałam jego ilości, jak wtedy, kiedy mieliście batony na sklepie. A jak wyszły w białej czekoladzie, to w ogóle. Nigdy nie miałam tak wysoko białka. No ten kokosowy to już jest naprawdę, smakuje jak normalny baton. No. Mam wrażenie. Nie, właśnie mówiłem, że zamiast gotować, to wolę z tobą spędzić czas albo z kotami, albo żebyś ty mi coś ugotowała. W sensie, że po prostu szukam... Nie ma w tym schemacie opcji, gdzie ty ugotujesz. Szukam po prostu usprawiedliwienia. Wiesz, dlaczego wybieram tą łatwą drogę i zamawiam, wiesz, że to zamówiłem już będąc na bieżni. Mhm. Ale właśnie mówię, widzą, że szukam gdzieś oszczędności czasu teraz, gdzie jest jego po prostu mniej. Ale jak byłem studentem, no to nie jadłem regularnie takich rzeczy, bo to jest drogie, no. Mhm. Więc drogi jest, ale wygodny jest pod tym względem, że właśnie raz, że czasowo po prostu się to opłaca, a po drugie, jeżeli chciałbyś mieć tak urozmaiconą pitę na chacie, to wydaje mi się, że o wiele więcej kasy byś wydał na te zakupy, żeby a tutaj jakąś cebuleczkę mieć marynowaną, a tutaj jakiś inny składnik, seitan, i no możesz sobie taką urozmaiconą tą szamę tam spersonalizować. No ale jest droga, to prawda, salat jest bardzo drogi, ale to jest najlepszy fast food taki dostępny, który jemy. To też wynika z tego, że obok mamy centrum handlowe Janki i on jest po prostu blisko, jest szybko dowóz, więc go wybieramy, ale czasami sobie biorę jakiegoś pattaja,
To zależy tak naprawdę od dnia. Chociaż teraz patrząc na ceny takiego drwala, na który jest hype, to nagle ten salat wcale nie wychodzi aż tak drogo. Także kwestia też wyboru, nie? Ogólnie to nie jest lokowanie, bo to zaczyna wyglądać jak lokowanie. No ale to taki odcinek. I jeszcze chciałem powiedzieć właśnie, bo pewnie Robur wam mówi kalorykę, ja tego nie zrobię. Jak nie jestem teraz na redukcji, to nie liczę kalorii. Z tego względu, że to jest taki etap, gdzie nie potrzebuję tego liczenia. To jest coś takiego, że ja już się tak nauczyłem jeść i tak mi to w porządku wychodzi, w sensie, że osiągam swój cel tak jakby sylwetkowy i sportowy, że nie potrzebuję tego robić i po prostu nie chcę sobie marnować tym pamięci ram, ale to jestem ja. Wiesz, może ktoś mieć większe problemy z kontrolowaniem wagi, nawet jak nie ma jakiegoś celu, wiesz, na horyzoncie konkretnego, że to nie są jakieś przygotowania pod... Tylko ja mówię ogólnie, że on sobie żyje. Mhm. To może być osoba, która skorzysta na liczeniu kalorii i nie ma jakoś, wiesz, mega określonego celu. Tak mi się wydaje, jak sobie o tym myślę, bo nie chcę, żeby to, wiesz, zrozumiało, że jak ja teraz nie liczę, to że nie opłaca się liczyć, bo to wszystko zależy od osoby. Ale jakbym wrócił na redukcję kiedyś pod jakieś zawody czy coś, albo... Tak, jakbym wrócił na scenę kulturystyczną, wezmę gryza, będzie mukbang, to na pewno bym zaczął liczyć pod koniec, dokładnie, kalorie. Natomiast też mam jeszcze taki jeden swój myk, że poza takim jedzeniem mam jeszcze jedną taką hybrydę pomiędzy liczeniem a nieliczeniem, która mi wyciąga formę i są to po prostu wywary, czyli zwiększam ilość wywarów tych owsianek nocnych. I generalnie usuwam produkty typu bułki. Masło orzechowe na bułki. Czyli pieczywo typu masło, tak, orzechowe na pieczywo. Uruchamiam też swoją tajną broń, czyli Kaja w kuchni często, bo na przykład Kaja mi robiła do walki omlety. Tam się umówiłem, że będziemy się łapać blisko tam 90, tam 93, 94, więc chciałem też zejść i to mi mega pomogło, bo mega mnie syciło, a po prostu to ma mało kalorii, nie? Piękny okres w moim życiu, wstawania o 4 rano, żeby zrobić omleta i pojechać do szpitala na etat. I tak dzień w dzień, dzień w dzień. Dziękuję ci za to. I tak przegrałem. Nie chciałam tego mówić, ale przeszło mi to przez myśl. Dlatego wolałem powiedzieć. Natomiast. Wygrałeś coś znacznie ważniejszego. Oczywiście, mądrość życiową, ale nie o tym. Kurwa, i zapomniałem. Czekaj, jakie było pierwsze zdanie? Że jadłeś te omlety. A, tak. I właśnie to, że wybieram te dobre wybory, te naprawdę dobre wybory, to jestem cały czas najedzony, cały czas pod korek, a podświadomie przyjmuję mniej tych kalorii niż jak wiem teraz, jak widzicie w tym dniu jedzenia. I przy utrzymaniu aktywności, którą mam, dużo biegam, siłówka 2 razy w tygodniu, no to tracę tłuszcz momentalnie, nie? No i głównie to ograniczenie tłuszczu. Jak chcę zrobić tą mega formę, no to łatwo mi jest to zrobić po prostu ograniczając ten tłuszcz, nie? I żeby utrzymać satysfakcję właśnie z jedzenia, a nawet ją zwiększyć. To jest właśnie paradoks, że ucinając ten tłuszcz w pewnym momencie, ty zwiększasz ilość jedzenia. To, co mówiliśmy na śniadaniu. I przez pewien moment, w którym jeszcze twoje hormony nie zdążyły zaskoczyć, czyli nie obniżyła ci się tkanka tłuszczowa i ci ciało nie wysyła sygnału, wiesz, nie reguluje poziomu głodu, bo on to w końcu dostosuje i tak, że ty będziesz głodniejszy, że i tak będziesz jadł więcej jedzenia, ale jest ten pierwszy taki miesiąc na przykład, może być taki, że kurde, wydaje ci się, że jesz więcej, prawda? A jesz więcej objętościowo, ale przyjmujesz mniej kalorii i fajnie to można wykorzystać. Oczywiście. Tak jak masz już powiedzmy nisko ten tłuszcz, tak jak w moim przypadku powiedzmy 10% i nagle robię ten miesiąc, nawet nie zdążyłem odczuć na tle hormonalnym nic negatywnego, jeżeli chodzi właśnie o regulację tego głodu, a tu pach, nagle 2 kilo mniej i się forma wyostrza. Dobra. Lecimy na trening, mamy to. Się głodna. Powodzące. Dzień dobry z kuchni Roburu. Witamy wszystkich w naszej kuchni. Doczekaliśmy się czasu, w którym musimy was tutaj zaprosić. No i się złożyło, że nagrywamy dzisiaj cały dzień jedzenia razem z Obcą. I przechodzimy do ostatniego posiłku. Powiedziałem, że będzie duży i tak będzie. Kupiłem gotową wołowinę mieloną. Nie jestem jej ogólnie fanem, ale wziąłem, bo dzisiaj po prostu nie miałem okazji zdobyć lepszej. Plus kupiłem jeszcze stek z antrykotu, który będę sam tutaj pokroję w kostkę
i sam zmielę. Już jest lepszej jakości. Widzę, że to mięsko jest właśnie, będzie na pewno bardziej kruche i delikatne, ale dzisiaj nie będziemy go tak jakby smażyć, bo widzę, jak tutaj się rękoma bierze delikatnie, że te struktury się rozpadają, więc tak byłby nawet spoko z tego. Ale pokroję, odkroję tutaj te wszystkie powięzi, ścięgienka i zrobię z niego mięso mielone na burger. Nie będę używał dzisiaj bułek na burgery, tylko taki grumek, grube krony pokroję. Musztarda, keczup, cebula i sól, może jeszcze czosnek. Ale głównie składniki takie, żeby były z kombinacji prostej i mało składników, żeby to głównym składnikiem dzisiaj jest po prostu to mięcho i chleb lub buła. Twój ulubiony element w naszej kuchni. Słuchajcie, po roku doczekaliśmy się zrobienia kuchni, więc możesz się troszeczkę pochwalić, ale tylko tak troszeczkę. No to moim ulubionym elementem będzie... Ja muszę od razu widzów przeprosić, ale ten aparat waży z 50 kilo, a statyw nie działa i ja to trzymam razem, już mi ręce odpadają, ale może będzie widać. Chyba wyspa, tak? Bo tu najwięcej tak jakby się spędza przy niej czasu. To ciężko powiedzieć, to jest jeden element. Ale ja myślałam, że powiesz coś innego. Tak! Z Kennedy Center! No tak. Chcesz pokazać widzom? Tutaj prosto z NASA przyleciał. Nie no. Jak w takim miejscu być, to. Czekamy jeszcze na specjalny schowek do pieca, bo oprócz zwykłego piekarnika Robert będzie miał. Nie no, ja muszę oprzeć ten aparat. Wybaczcie, że potrzęsę. Robert ma jeszcze piec. Specjalny piec do pizzy. I myślę, że będę nagrywał oddzielny przepis, jak robię bazę, czyli ciasto, które sobie tam powiedzmy leżakuje na przykład, nie wiem, dajmy 16 godzin albo przez noc. Całą procedurę wam pokażę. No taki zapas sobie robię, wiadomo, żeby za każdym razem tak jakby nie robić tego i nie czekać 16 godzin na wybieg pizzy, tylko zrobię sobie bazę i tam będzie na przykład w lodówce specjalny pojemnik, gdzie jest 8 takich placków przygotowanych, które później tylko się wyjmuje, cyk, 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 sz, 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 sz. 90 sekund, czy tam 70 sekund do pieca i gotowe. Piec będzie się nagrzewał, może się nagrzać do 500-900 stopni. I to też kiedyś pokażesz widzom? Tak jest, to nagramy dedykowany odcinek. No ale ogólnie, co jeszcze? To jest bardzo ważne, ale ta płyta kuchenna z tą regulacją, nazwijmy to mechaniczną, a nie niedotykowa. Bo często jest tak, że coś się tu rozleje, kapnie, wyłączy się płyta. Często tak bywało, więc to jest też 10 na 10 ogólnie płyta. Wyspa też jest bardzo ważna, ale ta płyta właśnie tak... Nie doceniłem, przepraszam. Nie doceniłem. A twoje jakie są ulubione rzeczy? Teraz mnie zaskoczyłeś, bo nie przewidziałam odpowiedzi. No nie no, wyspa. Pokazałam ją widzom, ale na krzesłach mamy rzeczy ściągnięte z blatu, żeby wydawało się, że jest trochę czyściej, ale nie ma co ukrywać, że jesteśmy po ciężkim dniu dzisiaj. Ale jeśli twoi najwspanialsi widzowie będą chcieli jakiś tour, to możesz kolejnym razem pokazać, jak wygląda dzikowa kuchnia. Dzikowa kuchnia, może przy okazji już tour, jak mieszkanie się zmieniło. O, to takie rzeczy to już jest premium content. Słuchajcie, muszę to powiedzieć. Robert, tego noża, który teraz tu ma w ręku, nie używałeś go ponad miesiąc, potem dwa miesiące, jak sobie obciął palca. Możecie kojarzyć z filmów na wokalu na kanale Kai, jak w Nowym Jorku chłopcy robili pompki i Robert robił pompki bez jednego palca, bo prawie stracił palca, więc... Boję się go do teraz, ale już tak jakby zaprzyjaźniam się z nim. No właśnie, jak patrzę, niektóre rzeczy robisz, to się sama zaczynam bać o twój palec. Dobra, kończymy to gadanie. Pokażesz już chyba gotową kolację? Tak jest. Jeszcze przebitki nagramy dla czara, jak tutaj się praży. A, bo oprócz dla siebie, widzonka, robisz jeszcze... wątróbeczkę. Dla mnie. Za dobrze mi, wiem. Do zobaczenia. Dobra, wróciłem do domu i... Przez większość dni jest tak, że no to ja sobie robię posiłki, one nie wyglądają tak dobrze jak ten co dzisiaj. No ale dzisiaj akurat tak się złożyło, że Kaja robi mi posiłek i bardzo często przygotowuje nam pomidorki z cebulą i z pieprzem.
jako źródło błonnika, witamin, taka porcja warzyw. I będą ogórki kiszone od kościówki. Tak jest. Gotują się ziemniaki. Do ziemniaków, jak jestem sam i sam sobie przygotowuję posiłki, no to nie robię nigdy. Nigdy mi się nie chce tego robić. A tutaj na patelni jest twaróg. Z sosem curry i z cebulką podsmażony. Tak jest. No i tam przydusisz go chyba, żeby był trochę taki ścięty lekko, nie? Tak. Także bardzo ci dziękuję. Tak to ale wygląda. Ale to i tak jest bardzo ekspresowy posiłek. Jeden z szybszych, który w zasadzie jemy na kolację. Zazwyczaj trochę staram się, żeby były bardziej premium, ale dzisiaj jest ekspresowy. To znaczy dzisiaj było tak, że chłopaki dali mi kamerę, bo nagrywamy dzień jedzenia. No i się tak złożyło, nie? Że akurat były ziemniaki, mówi Kaja, dobra, wstawię ci. No, ale też zobaczyliście te posiłki mniej idealne. Takie realistyczne, tak jak to ma miejsce zazwyczaj, czyli śniadanie, no i taki szybki obiad w firmie. To jest jakby najczęstsza kolacja w mojej wiedzy tak naprawdę, bo dzisiaj tak wyjątkowo naszą mnie na wołowinę, ale myślę, że utrzyma się to jeszcze przez kilka najbliższych dni, ale tak to szczerze mogę powiedzieć, że właśnie tak wygląda najczęściej moja i Natalii kolacja. Właśnie robimy sobie zawsze wspólnie wątróbkę, często kalafior gotowany. I tak, jak robię? Po prostu przysmażam dwie cebule na patelni i po 5 minutach dolewam szklankę wody i od razu wątróbkę już tutaj oczyszczoną z tłuszczu, z takich niepotrzebnych frędzli, żyłek i później duszę przez, no zależy ile jej jest, ale średnio 10 minut pod przykrywką. Do tego oczywiście dużo pieczywa, różne pieczywo, jak wiadomo, bułki, grahamki, nie grahamki, pretzle. Tak wygląda najczęściej kolacja. No a tutaj sobie właśnie już ułożyłem i pociąłem w kostkę. Oczyściłem mniej więcej. Tutaj sobie cebulę później usmażę też razem z tym miechem. Wezmę jakąś dużą patelnię. No i teraz spróbuję zmielić to. Zobaczymy jak wyjdzie. Tak to wygląda. Ja zjem połowę pomidorków, Kaja połowę. Twaróg, źródło białka, ziemniaki, źródło węglowodanów, witaminki, błonnik. No i teraz jak mamy bezkofeinówki, no to no już nie piję Coca-Coli. Zawsze do posiłku lubiłem sobie wypić nie Coca-Colę, ale Pepsi wolę. Pepsi Max, ale teraz odkąd mamy te bezkofeinówki, no to dla tej bezkofeinówki. Grape jest dostępny. Już jak to ogląda się w Biedronkach. Zjem sobie jeszcze, jak dam radę, jabłko. Jak mnie nie nasyci posiłek, bo ładne jest jakieś z targu, Kaja wyrwała. Jabłko. Jabłko. Jabłko, jabłko. Jabłko czy jabłko? Jabłko. Jabłko? Jabłko. No w sumie tak. Tak ci A ty mówię. Mówisz jabłko? Nie, ja mówię jabłko, ty mówisz jabłko. Nie, nie, ja zawsze mówię jabłko. Ja zawsze mówię jabłko. O, kto to będzie montować? Czarek. To Czarek, wiesz co robić. Jabłko. 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 Naprawdę? Mówiłem jabłko? No. Jabłko. Czarek zweryfikuje. Ale ty jak zweryfikuje? Da scenę, gdzie opowiadasz o swoim jabłku. Jabłko. O, fajnie wyszło z tym sosem. Pierwszy raz twaróg z tym sosem słodko-kwaśnym. Spoko. To jest curry. Naprawdę. No curry, ale no okej. Okay. To jest curry, ale ma takie warzywa jak słodko-kwaśne tak, trochę, nie? Tak, to prawda. I cebulę dokroiła, jest podsmażony cały na cebulce. Bardzo fajny, no. Fajny posiłek, no. Wysoko białko, low fat. I wysoko węgle. Dobra, tyle. Produkcja trwa. Mięsko odpoczywa 3 minutki w tym czasie. Tutaj nazwijmy to nawilżam musztardą i naszym ketchupem. Miałem jeszcze resztkę masła, więc tak jakby poddusiłem plastyk czerwonej cebuli. Maślę na bardzo delikatnym ogniu plus czosnek. Teraz już z widzami zobaczysz się chyba w gotowym posiłku. Tak jest. Ale zapaszki takie, że w całej kamienicy będą. Już tam czują. Sąsiedzi zaraz się zbiegną. Przed snem pokażę wam, jakie biorę suple codziennie. Pamiętajcie, że suplementy to nie jest wymóg, żeby ćwiczyć, ale dla takich koni starych jak my to jest już fajny dodatek. Ale suplement dla każdego, jeżeli mielibyście się zdecydować na jeden, no to zdecydowanie kreatyna. 5 gramów dziennie, ja biorę sobie taką miareczkę czubatą zawsze, to może być nawet trochę więcej niż 5 gramów. Historia już stara jak świat, ale jak jesteście osobami nowymi w tym świecie,
po żadnym suplemencie nie doświadczycie takiej zmiany jak po kreatynie. Plus 1 kg do masy ciała, plus 1 powtórzenie na ławie. Dobry sen, jeden dziennie. Tu już nie będę pokazywał tego, jak biorę, żeby nie przedłużać. Ciężko mi się zasypia. Ostatnio w Stanach Robur mi polecił zatyczki do uszów, takie piankowe, i w Stanach zacząłem to testować. No i to jest game changer dla mnie, bo zauważyłem, że jak jestem całkowicie wyciszony, w ogóle może pokażę, jak to wygląda. Tego typu zatyczki plus dobry sen i naprawdę daję radę. Mam bardzo płytki sen, ciężko jest mi zasnąć. Chyba że jestem naprawdę ultra zajechany, ale rzadko kiedy tak jest, że człowiek jest ultra zajechany. Na przykład jak jesteś na wyjeździe gdzieś, jak byliśmy i powiedzmy był cały dzień na nogach od rana do nocy, kilka dni z rzędu, to tam było łatwo dość zasnąć, nie? No więc jeżeli macie problem z zasypianiem, spróbujcie. To jest melatonina, magnez, witamina B6 i cynk. Do tego i tak magnez. Magnez mam tam. Nie będę już wstawał. Jeszcze magnez biorę osobno. Nasz jeden. Dużo się biega. Jest duża strata tych elektrolitów. Cynk jeden dziennie dla wigoru. No i D3, K2. Dwie biorę dziennie, czyli 4000 jednostek. I dla ładnej skóry cynk. Każdy dermatolog, do którego pójdziesz, jeżeli masz problemy skórne, od razu cię zalecie suplementację cynku. Okej, dzięki za info. Dziękujemy. To by było na tyle. To był cały dzień jedzenia. Nie wiem, czemu szepczę. Jest cisza nocna już, ale bez przesady, co? Ale jakoś tak jest, że tak się szepczę. Na razie. Dziękuję bardzo za uwagę, tak by wyglądał cały dzień mój jedzenia. No delikatnie, z tego co widzę tutaj z szybkich obliczeń, przesadziłem z białkiem, bo to chyba nawet dobiło do 300, ale no tak mi się chciało mięsa, że po prostu no zdarzają się też takie właśnie dni, fajnie, że to też zostało nagrane. No ale staram się, żeby poniżej 200 białka nie schodzić. No i tak bliżej tych 500 węglowodanów jest. No dzisiaj zaszalałem, ale fajny trening wleciał, więc jak najbardziej mi to pasowało. Dziękuję za uwagę, rośnijcie duzi. Jeszcze się bułami dowijam i za godzinę spać. Tak mi naszło teraz pudding proteinowy z erytrytolem posypany na buce. Pierwszy raz to zrobiłem w życiu. Bardzo fajne.